Cześć, dzisiaj kolejny dzień szlifowania. Kurczę, wziąłem się za te łoże tutaj. Ale tak, wszystko ręcznie papierem. Papier się zapycha. Tego tutaj odklepałem. Papier mam 36. Nie mam, kurczę, grubszego papieru, nie chce mi się jechać. No jakoś idzie tutaj. Generalnie to już tutaj od strony wrzeciennika, no tak z 2/3 długości mam zrobione, bo tutaj ta farba się trzyma. Rozszlifowałem tylko te wszystkie takie te, co były jakieś pęknięcia, u góry tak samo. No a odlew to widzicie taki jest, że to, kurde, jak to tu mam przyświecić, żeby to było widać. Dziury na pół centymetra w odlewie. Tu coś, jakaś forma była łączona, bo to przez całość idzie. Takie grube ten, no chyba że łoże spawane. Nie, śmieję się. No i co, wszystko ręcznie tutaj papierem, tak ręce, kurde, między te wałki. No tutaj to ciężko się przepchać z tym telewizorem, ale no przechodzi ręka, jak już wejdzie jakoś tak, żeby dłoń przeszła na drugą stronę, no to szło. Może coś bym tą pneumatyczną zrobił. Jakby ona miała z 10 cm trzpień taki długi i dopiero ten dysk, no to tak bym tutaj też może objechał, no ale tak to wstawię po skosie, no to dupa, to nic tutaj nie daje. I teraz tak, z syfu naleciało co niemiara tutaj cały rządek, tak jak szlifowałem. Zaraz biorę odkurzacz i co? Odkurzę to. Mam tutaj powietrze, no ale nie będę tego powietrzem rozmuchiwać. Tutaj odkręciłem tą klapkę, to tutaj też wyczyściłem. To jest ten do posuwów. Prawo, lewo, przód, tył. Czy tam jakby to nazwać. Tutaj trochę było tłuste, no to też zmyłem. Fajnie, bo tak patrzę, jest jakaś taka ta drenaż, czy tam jakby to nazwać, otwór taki ociekowy. No stamtąd to wiadomo, to tam na tej kuli to nie jest uszczelnione nigdzie, ale jak ten dekiel na silikon przykleję, czy jakieś inne tam mazidło, no to w razie coś będzie wyrzucać, no to z powrotem tutaj do suportu będzie wpływać. I co? Aha, odkurzę cały ten syf tutaj i muszę jakoś z wrzeciennikiem przejechać teraz na drugą stronę tam pod z wrzeciennikiem, z suportem, ale mi się pierdzieli wszystko. Z suportem muszę tam przejechać na drugą stronę, tylko że on tu na środku no swoją wagę ma, się obwiesza, no i zębatka mi odchodzi od tej listwy zębatej, ręcznie mi ciężko to tak podnieść. Spróbuję ten dźwig warsztatowy tutaj z tej strony rozstawić, podwiążę się. No i tak na podciągniętym do góry pojedziemy w tamtą stronę, zobaczę czy to w ogóle pójdzie tak jak myślę. Tu sobie kółko założę z powrotem, żebym miał do kręcenia. Nie wiem nawet czy to... No dobra. To co, kamerę na statyw i... Aha, jeszcze kurczę, ryby bym musiał iść pokarmić. Dobra, to chwilę czekajcie, ryby mam jeszcze na tym, na tapecie.
No i z grubsza poszlifowane. Jeszcze drobnym papierem jakimś tutaj muszę dojechać. Ale ciekawostka taka, pod szpachlą jedna, druga i trzecia. Tej było połowę widać, tak widno, jedna trzecia średnicy. To było widać, że coś tu wystaje. A tej i tej w ogóle spod szpachli nie było widać, że na 100% w maszynie 3 punkty od fabryki nie były nigdy smarowane. Także teraz numer muszę sobie poszukać do przywódcy koreańskiego i z reklamacją zadzwonić, niech poszuka tego szpachlmistrza i go kurde tam za jajca na suchej gałęzi niech powieszą. No dobra, bo to idę na obiad. Generalnie lepiej nie będzie. Tutaj to jest zrobione u góry, tutaj też jakieś, ale to akurat było odkryte, ale też jest jakieś takie, żeby oleju tutaj nalać, oliwiarka taka, czy tam jak to się nazywa. I tak, tutaj łoża za tymi wałkami na pewno nie będę szpachlować. Łapy mam tak poobijane, że ja dziękuję już za te tutaj kurczę szpachlowanie i szlifowanie. Tam szpachlować to nie problem, tylko problem później wyszlifować. Z tej strony jest na gotowo całość. To mówię, zobaczę, przelecę tutaj jeszcze dzisiaj, to będę pamiętać, gdzie tym grubym papierem jechałem, gdzie takie są wżery, że to trochę jeszcze porobię drobniejszym. No i co? I jak się uda, może jutro będę malować. I co więcej, to jest tak jak stoi, to będzie do malowania. A wszystkie takie osłony, jakieś pokrywy, dekle, nie wiem co tam później przy korbkach, bo to na pewno też były malowane tutaj od suportu, jak są korbki, już nawet nie pamiętam, co było malowane, co nie było malowane. Wrzucę do kabiny, wypiaskuję, tylko piaskarkę będę musiał spomontować, bo piaskarka porozkładana w garażu stoi. No ale to tyle. No i jeszcze kwestia, te dźwignie tutaj, bo one, nie wiem, to tam nie są tutaj jakoś wyciągane, przynajmniej żadnego kołka nie widać, śruby też nie ma. One wszystkie były zamalowane. No i kwestia, czy to zamalować, czy zostawić się męczyć, tamte dwie. Czy to zamalować, czy kurde zostawić jakąś włókniną się męczyć, to jakoś tą farbę zedrzeć, spolerować trochę. Nie wiem, no na to nie mam konceptu. Ale żuraw ten warsztatowy zrobił robotę, ale też musiałem jedną nogę rozłożyć. Kurde, sam ten suport, tak jak teraz, to ja nie wiem, ale tak patrzę, podług tego kowadło mam zważone swoje 128 kg. No to ten suport to myślę z 80-90 kg dobrze waży, że bez tej nogi, jak nie miałem rozłożonej, no to mi przeważało i inaczej musiałem uwiązać, bo tak jak na początku miałem uwiązane, to ja to odciągałem w tą stronę i tam mi się też te zęby na listwie i na tym kole zębatym trochę rozjeżdżały, rozmijały, nie mogłem pokręcić, a później tak opasałem do góry, doparłem do tego, do tej listwy zębatej, no i kurczę, poszło od razu. Ale mówię, wagę ma, że to nie chciałbym tego na piechotę tutaj ściągać bez koparki czy bez tego żurawia i później montować, bo we dwóch to ciężko to widzę. Może jakoś jakby to sobie popodpierać, to by poszło, ale inaczej to nie ma szans. Dobra, idę na obiad, po obiedzie to tutaj poodkurzam, bo tutaj syfu znowu już jest pełno. Nie wiem, czy to kurczę jeszcze tutaj coś
głaskać czy nie głaskać. Dosyć jest tam. Ja zawsze mówię, oko się przyzwyczai. Ważne, żeby to robiło. No i tyle w temacie. Dobra, to trzymajcie się zdrowo. Cześć, na razie.